Was na kanale Moda Eko Kreatywna, kanale o ekologicznym ubieraniu się, a o lumpeksach, o modzie vintage, o modzie z odzysku, ale także o po prostu stylu, dobrym stylu, o poszukiwaniu także własnego stylu. Zapraszam Was dzisiaj na haul lumpeksowy. Dzisiaj będzie połączony haul lumpeksowy oraz dalszy ciąg wyprzedaży moich perełek z mojej kolekcji w związku z moją rewolucją wiosenną w szafie. Także jeżeli się Wam spodoba filmik, to poproszę Was o polubienie i o zasubskrybowanie mojego kanału oczywiście. I kochani, przechodzimy do konkretnych rzeczy. Pokażę Wam najpierw rzeczy, które kupiłam całkiem nowe, a później zobaczycie te moje. Najpierw pokażę Wam spódnice dla mnie. Konkretnie to są dwie spódnice bardzo podobne w kroju, ale różnią się materiałem. I już wiem, że jedna jest niestety na mnie za duża. Chciałam sobie kupić długą spódnicę jeansową, bo wiecie, że teraz w ogóle długie spódnice są bardzo modne. Druga rzecz, jeans jest bardzo modny, więc połączenie tego, długie jeansowe spódnice, to jest taki już kwintesencja, powiedzmy, trendów. Ale po prostu chciałam mieć jeansową spódnicę. Szukałam krótkiej, ale stwierdziłam, że krótkie jeansowe spódnice jakoś do mnie nie przemawiają. Więc chociaż no, gdybym znalazła może idealną, to może by było ok. Tymczasem kupiłam sobie spódnicę na Vinted, długą. Drugą spódnicę kupiłam bodajże w lumpeksie. Już wiecie co, niektóre te zakupy mi się zaczynają mylić, bo naprawdę dużo zakupów robię. Bardzo, bardzo fajną spódnicę kupiłam. Słuchajcie, nie, odwrotnie. Ta jest z lumpeksu, ta druga jest raczej z Vinted. W każdym razie, zobaczycie obydwie i wydaje mi się, że w tej spódnicy wyglądam całkiem fajnie. Fajnie, jakbym miała troszkę podwyższone podeszwy w trampkach czy w butach sportowych. Wyglądałoby to wtedy dużo fajniej do niej, bo ona jest jednak długa i jest z gatunku tych szerokich. Zobaczcie tutaj z daleka, o tak wygląda. Jest naprawdę super, bo jest firmy MAC, więc dobrej firmy. Tu nawet na guziku jest. O. Jest napisane MAC. Góra tej spódnicy jest z takiego sztywnego, grubego jeansu. I to jest spódnica vintage w ogóle, zobaczcie. Vintage model. Ma fajny taki jakby tutaj, nie wiem jak to się nazywa do końca, czy to jest karczek, czy jak to, no, karczek spódnicy może być. No dobra, tej firmy nie przychodzi inna nazwa do głowy. W każdym razie to jest takie sztywne, więc dosyć fajnie formuje biodra. A dół jest z takiego miększego i ciutkę jaśniejszego jeansu, ale nie jest. W zasadzie to chyba to, że jest jaśniejszy, to wynika z tego, że jest po prostu inny splot tego jeansu i jest cieńszy. Także fajnie, bo ten dół się fajnie układa. No i zobaczcie, tak będę wyglądać w tej spódniczce i w butach sportowych. Wydaje mi się, że naprawdę jest świetna i kupiłam ją na nowym towarze niestety, ale bardzo mi się spodobała, dlatego stwierdziłam, że będzie mi pasować. No i jest też fajnie, bo do tych rzeczy, które będą teraz w takiej, więcej będę miała w tej mojej kolorystyce chłodnej, ten kolor będzie super pasował. Będę mogła to nosić całą wiosnę, nawet w lecie, jeżeli nie będzie tak bardzo, bardzo gorąco. I jest naprawdę bardzo komfortowa ta spódnica, bo tu jest taka szeroka i fajnie się w niej chodzi. Także to jest ta pierwsza spódnica moja. Wybaczcie mi, dzisiaj jestem trochę po migrenie taka przygaszona. Także mam nadzieję, że nie będzie to problemem dla mnie. Zobaczcie, druga spódnica jest też całkiem fajna i jest Big Stara. I myślę, że bardziej to jest rozmiar M. Tutaj na metce jest S-ka, ale no, ta spódnica jest trochę na mnie za... Myślę, że to jest M-ka bardziej, bo ona jest na mnie za duża w pasie, czyli ona będzie miała gdzieś koło 72 cm w pasie i tu się rozszerza, więc naprawdę zobaczcie, bardzo podobny krój, jest ciemniejszy kolor, tylko że ta spódnica jest z Lyocellu bodajże, 100%, już Wam powiem dokładnie. Tak, 100% Lyocell, czyli też fajnie, bo to jest taka lepsza wiskoza. Zobaczcie, oryginalny Big Star. Bardzo fajny materiał, bardzo cienki materiał. Fajny krój, naprawdę. Pokażę się Wam, mimo że jest za duża, to się Wam pokażę w niej, bo będę sobie ją przytrzymywać trochę. No niestety z paskiem nie wygląda dla mnie najlepiej, bo to jest bardzo fajny krój spódnicy, natomiast on powinien być dobry rozmiar. Można przesunąć guziki, ale to już nie będzie tak samo wyglądać. Lepiej ten krój wygląda, jak jest po prostu dobry na kogoś.
naprawdę moim zdaniem super, bardzo przewiewna spódniczka z bardzo fajnym krojem, takim właśnie luźnym, można sobie rozpiąć jeszcze tu. A nie, właściwie to słuchajcie, patrzcie, tutaj guziki są tylko do pewnego momentu, także nawet nie trzeba rozpinać, bo dół jest puszczony, one są tylko do kolana, te guziki. Można sobie ewentualnie wyżej rozpiąć, jakby ktoś chciał mieć taką powiewającą w lecie. Także myślę, że też to jest fajne. Dajcie znać, co sądzicie, która z tych spódnic. Znaczy na pewno rozmiarowo jest dobra na mnie tamta, więc tamtą sobie zostawię. Natomiast ta spódniczka powędruje do sklepu. Jeżeli ktoś z Was chce, to piszcie nam na maila modaekokreatywna@gmail.com. Idziemy dalej. Będę odkładać tutaj na bok. Kolejne rzeczy nowe. Koszulka. Patrzcie, bardzo fajna koszulka. Ja nie przepadam za koszulkami z napisem, ale ten napis jest naprawdę super. Jest w takim stylu vintage na lata 70. I to jest taki crop top. Zobaczycie mnie ze spódniczką w tym crop topie. Bardzo fajnej jakości. To jest Garage. Garage czy Garage? Niby L-ka, ale wiecie co, to nie jest wcale duże, więc to jest, myślę, że to jest spokojnie od S do L. Jakbyście chcieli mieć bardzo obcisłą, to wtedy można mieć na L-kę taką naszpanowana będzie bardziej, ale myślę, że spoko będzie też tak. Bardzo nowiutka, zobaczcie, nowiutka koszulka, idealny materiał, w ogóle totalnie niezniszczony, nic. Jest, naprawdę jest zupełnie jakby tylko ktoś metkę oderwał, bo tu nie ma na tym materiale żadnych oznak użytkowania, zupełnie żadnych. Także naprawdę super fajna koszulka, taka trochę w stylu, ja wiem, w stylu pina, może w stylu lat 70. do dzwonu będzie ekstra wyglądać. Bardzo mi się podoba ta koszulka, jest po prostu superowa. Następna bluzka właściwie. To jest bluzka z Desiguala, bardzo ładna, ja nie noszę takich ciemnych ciuchów, a jest naprawdę super w bardzo fajnej kolorystyce. Zobaczcie, tu jest znaczek Desiguala, w środku jest napis Never Stop to Dream, nigdy nie przestawaj marzyć. I na dole jest jakby takie wiązanie w takich fajnych, ładnych odcieniach. I tutaj mamy taki fajny kolaż. Kolaż artystyczny. I to jest taka typowa desigualowska bluzka z bodajże z wiskozy lub z bawełny. Zaraz Wam też powiem, bo tu wszystko jest. 100% wiskoza. No, fajna bluzka na wiosnę. Taka wesoła, artystyczna. Może być to bluzka imprezowa. Na przykład do jeansów by fajnie wyglądała, bo jest w takiej kolorystyce, która by też się sprawdziła fajnie do jeansów. Uważam. Także może uda mi się do czegoś Wam przymierzyć tą bluzkę. Jeżeli znajdę coś, co będzie fajnie pasować, może nawet do jeansów po prostu. Moi drodzy, no i teraz pokażę Wam bluzę, którą sobie kupiłam, która mi się niesamowicie podoba i też jest w bardzo fajnych dla mnie kolorach. Uwielbiam ten kolor w sumie i to jest taki właśnie przydymiony kolor, który najbardziej mi odpowiada. To jest bluza z Championa, naprawdę w super stanie, bawełniana, krótka z kapturem, taka fajna właśnie, ja lubię takie rzeczy nosić po domu. Będzie ekstra do jakichś leginsów albo do dołu dresowego, czy nawet do wygodnej spódnicy po domu, też fajna. No naprawdę super, super rzecz. Bardzo mi się podoba ta bluza. Nawet nie będę Wam pokazywać się w niej, bo to jest po prostu bluza sportowa. Tu nie ma żadnych, nic specjalnego w niej jakby. W każdym razie jest naprawdę spoko. Albo może się Wam pokażę jednak tak na wierzch po prostu to, w tej bluzie. Bardzo, bardzo fajna bluza, mięciutka, wygodna i naprawdę w bardzo dobrym stanie, także jestem mega zadowolona z niej. Będzie świetna i ostatnio właśnie tak szukam też takich wygodnych, fajnych, naturalnych rzeczy teraz na wiosnę, żeby sobie nosić po domu. Mam jakieś tam oczywiście bluzy, ale taka tego typu miła bluza zawsze jest mile widziana. Kochani, idę dalej. Teraz pokażę Wam sweterek, który jest naprawdę śliczny. I ten sweterek nie jest w mojej kolorystyce i szczerze mówiąc jest zbyt żółtym beżem. To jest taki dla ciepłej urody, dla urody wiosny, dla blondynek. Super kolor będzie. Piękny beż, tylko no nie dla mnie, ale piękny, naprawdę. Odcień jest śliczny, taki bardzo delikatny i ma tutaj takie bardzo fajne zdobienie.
To jest sweterek zapinany na guziczki. I pokażę się Wam, jak to wygląda. Takiej marki Joey Fresh. Fajna, naprawdę super jakość, słuchajcie. Taki typowo letni, bawełniany sweterek. Ciężko będzie mi to wsadzić na golf. Nie, dobra, nie da rady w ten sposób. Piękny, śliczny sweterek do sklepu oczywiście będzie. Także jestem bardzo zadowolona, bo letnie takie kardiganiki to zawsze jest fajny dodatek do właśnie długich spódnic, nawet do jeansów. Przydaje się na wieczór. No i słuchajcie, kolejny zakup to taka bluzka w bardzo pięknych kolorach, słuchajcie, naprawdę jest śliczna. Tylko nie wiem, co to jest za rozmiar, ale to raczej z SK. Pokażę Wam na wierzch tą bluzkę, bo naprawdę jest mega. Ja nie lubię za bardzo bluzek koszulowych, ale jeśli ktoś jest fanem, to przepiękną kolorystykę ma ta bluzka i zobaczcie, jaki ma piękny wzór. Naprawdę jest prześliczna. Jak chodzi o kolory, to naprawdę wow. Zestawienie tego fioletu, bieli z czernią i tego niebieskiego jest naprawdę moim zdaniem powalające, przepiękne. Taka klasyczna koszulowa bluzka, która może być i na wierzch, i w spód, i zawiązana. O! No śliczne, śliczne, śliczne kolory. Ja, jak mówię, ja raczej tego typu koszul nie noszę, bo ja jestem jednak jerseyowa. Ja uwielbiam nosić wszelkie rodzaje takich dzianinowych i jerseyowych rzeczy. I bardzo, bardzo rzadko zdarza mi się nosić koszulę, szczególnie koszulę z krótkim rękawkiem. Ale zobaczcie jeszcze z bliska, jakie piękne wzory ma ta koszula z wiskozy. Naprawdę śliczne. Dobrze mówię, że z wiskozy? Tak, 100% wiskoza znowu ta koszulka. Jeszcze tutaj mam bardzo fajną koszulkę. Tutaj powiesiłam ją na sukience, bo nie miałam wolnego wieszaka. Już Wam pokazuję. Jest to taki podkoszulek. Naprawdę fajny też. Z Top Shopu. I to będzie też prawdopodobnie wiskoza. Tak. Kolejny podkoszulek z wiskozy w pięknym kolorze. Słuchajcie, to jest taki typ niebieskiego z nutką żółci. Nie wchodzący w taki chłodny, tylko raczej cieplejszy odcień niebieskiego, co ciekawe, bo niebieski też może mieć cieplejszy odcień. I to będzie bardzo fajna bluzeczka dla blondynki, dla typu wiosny. Przepiękny kolor, zobaczcie. Normalnie jest... Nie no, dla mnie też by była ok, ja nie mówię, że nie, bo to jest bardzo też uniwersalny kolor, wbrew pozorom, ale naprawdę, naprawdę śliczna bluzeczka i zobaczcie na to zdobienie z przodu, no, majstersztyk po prostu. Naprawdę, ja lubię Top Shop, nie jakoś przesadnie, ale zobaczcie, naprawdę ślicznie wykonana jest ta bluzka. No, jestem bardzo zadowolona z niej też. No i kochani, następna rzecz to będzie przepiękny, jedwabny żakiet. Jest na mnie za duży ten żakiet, ale już Wam pokazuję. To jest taka emeczka bardziej. Tutaj był rozmiar, ale został zatarty. Natomiast możecie zobaczyć, że to jest Silk House z jedwabiu i wiskozy. Naprawdę śliczny kolor, zobaczcie. Bardzo piękne wzory ma. No ideał na lato. W takim chłodniejszym odcieniu miętowym, trochę jakby pistacjowym. Tak to wygląda. I ma tego typu guziczki tutaj, zobaczcie. Tak, o, takie jakby chińskie właśnie. Ale żakiet ma bardzo uniwersalny krój, ma takie 3/4 rękawki, więc jest to coś naprawdę takiego bardzo oryginalnego, w pięknym kolorze. I myślę, że to będzie dobre właśnie takie na ML bardziej. Zobaczycie mnie tam w tym żakiecie, bo sobie do czegoś to mierzyłam. 28% jedwabiu i 72% rajon, czyli wiskoza. No, naprawdę bardzo, bardzo eleganckie, piękny w kolorystyce żakiecik. Piszcie koniecznie, co uważacie. Mnie się mega podoba ten kolor, przepiękny kolor. I słuchajcie, teraz pokażę Wam trzy sukienki. Chyba takie, oprócz spódnicy, która na mnie robi mega wrażenie, pokażę Wam teraz takie perełki dzisiejszego hola. Sukienka od Kiss Fashion, jakaś taka firma nieznana. W każdym razie to jest też sukienka z wiskozy, bo gdzieś tu
tutaj było, jest metka, tak. A nie, nie, przepraszam, pomyliłam się, już za dużo tych sukienek, słuchajcie, za dużo tej wiskozy i już zaczynam się pomału gubić. 60% bawełna, 25% wełna w ogóle i 15% spandex, więc naprawdę spoko, spoko sukienka, taka na lato typowo. Ona ma na mnie za długie ramionczka i to są ramionczka dzianinowe. Można je tutaj skrócić, jak ktoś umie sobie przerabiać, bo na mnie są za długie te ramionczka po prostu, ale naprawdę zobaczcie, jaka piękna sukienka z takimi tutaj... takim wzorem dzianinowym, z paskiem i ona się tutaj rozchodzi takimi klinami. No naprawdę śliczna sukieneczka w pięknym czerwonym kolorze. No to będzie coś idealnego na lato właśnie. Może być to na upał, może być to na plażę nawet. Piękna sukienka. Ta-da! No nie jest to mój kolor, ja w czerwonym raczej nie chodzę, ale jest no piękna, naprawdę świetna, świetna, mega sukienka. No i teraz będą dwie sukienki imprezowe. I pasek. Od razu Wam pokażę pasek. Może mi się go nawet uda do czegoś przymierzyć konkretnego. Naprawdę przepięknie to wygląda. Taka trochę jak z westernu. I są na niej róże w takim szałwiowym kolorze i w różowym. No całkiem fajny. Na mnie jeszcze powinien mieć jedną dziurkę dalej, bo jeszcze trochę mam tu luzu, ale naprawdę super i to jest taka raczej S-ka ten pasek. S-ka, M-ka maksymalnie, bo ma tu jeszcze więcej dziurek, więc na M-kę też będzie pasował. Na pewno nie będzie na L-kę, bo nie ma tutaj zapasu, nie jest on długi w tą stronę, ale w każdym razie zobaczcie, skórzany, śliczny pasek w takim troszkę westernowym właśnie stylu i to jest marka Sisley, więc bardzo dobra firma. Naprawdę firmowy paseczek. Teraz dwie sukienki wieczorowe i ta sukienka jest z jedwabiu, wierzchnia część to jest jedwab, ona jest bez ramionczek, ale ma zawieszki, można sobie dokupić biżuteryjne ramionczka na przykład, albo jeśli macie swoje. Sukienka ma piękny krój, bardzo fajny gorset, pokażę Wam, zrobiłam sobie zdjęcia w tej sukience i w tej następnej. Jest taka fajny ma tu krój bardzo i ma taką szarfę wiszącą na dole. W tym miejscu i tutaj można sobie dać jakąś właśnie jakiś pasek ozdobny, jakąś szarfę, bo są szlufki, nie ma paska, ale można sobie włożyć po prostu swój tutaj i to jest rozmiar 14, ja myślę, że to jest taka L-ka, dosłownie L-ka, marka Coast, przepiękny kolor, zobaczcie, piękny, piękny kolor tej sukienki z jedwabiu. Może to być taka sukienka typu właśnie czy na komunię, czy na wesele czyjeś. Bardzo przyjemny kolor, taki malinowo-różowy, delikatny malinowo-różowy, nie taki bardzo głęboki, taki przyjemny odcień. Naprawdę bardzo fajna sukienka i to fajnie trzyma ta góra, no nie mnie, bo ja jest za duża, ale to ma tutaj fiszbiny, takie usztywnienia, więc będzie się fajnie trzymać na biuście. Jeszcze szczególnie jakby się ramionczka dołożyło. Kochani, i ostatnia na dziś nowa rzecz jakby całkiem. To jest sukienka też imprezowa, nóweczka z metką i to jest taka sukienka na mój rozmiar, ale ja wąskich sukienek nie lubię za bardzo. Tutaj jeszcze macie cenę oryginalną, $190 kosztowała, jest metka, słuchajcie. Adrianna Pepel Evening, naprawdę bardzo ładnie kształtuje figurę ta sukienka, ona jest niby taka trochę bandażowa, ale ma dwie warstwy i ta spodnia warstwa jest taka elastyczna i ona się dopasowuje do figury, a te marszczenia powodują, że właśnie wszystkie jakieś takie drobne fałdki, coś tam byście nie chcieli, żeby się eksponowało, to się właśnie bardzo fajnie dopasowuje i ona jest elastyczna. To jest taka coś pomiędzy S a M, taki rozmiarek. Oczywiście mogę Wam podać jak najbardziej wymiary. Zobaczcie tam zdjęcia mnie w tej sukience. No tak to wygląda. To ma takie ozdoby i naprawdę to jest nówka z metką. Nówka nieśmigana i przepiękny ma kolor w ogóle. Zobaczcie, naprawdę, naprawdę mega kolor ma ta sukieneczka. Jest nowa i wygląda całkowicie jak nowa. Słuchajcie, to z nowych rzeczy tyle jak na dziś. I teraz pokażę Wam jeszcze co wyprzedaję i czego, co jeszcze postanowiłam puścić w dalszy obieg. O. Moi drodzy, pierwsza rzecz to są szarawary jedwabne. Tutaj mamy metkę.
100% silk, jest napisane. Wiecie co, jednak za rzadko noszę te szarowary i są trochę za ciemne dla mnie, ale to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, która się dopasowuje świetnie tutaj. Można sobie to dać niżej, wyżej, jak kto lubi, jak lepiej wyglądacie, czy jak macie to tak wysoko na pasie, czy jak macie je tak na biodrach właśnie i one naprawdę są bardzo stylowe. Jeśli lubicie taki styl, no to to jest spokojnie SM, nawet do L powiedziałabym, ale no nie wiem, jakby się tutaj zakładało przy Lce. Pewnie byłoby ok, bo zobaczcie, to jest całkiem elastyczne i zobaczcie, jaki piękny kolor tego jedwabiu jest. Z przodu jest taki złoty, a z tyłu jest taki delikatny wzorek. No i te kolory tutaj, no przepiękne są, zobaczcie. No stwierdziłam, że miałam je chyba raz na sobie, ale ja lubię szarowary, tylko po prostu chyba za ciemne. Do moich rzeczy są po prostu za ciemne. Rzadko mam okazję do czegoś to włożyć, więc jeżeli uwielbiacie te kolory w lecie, to możecie jak najbardziej się o nie ubiegać. A, jeszcze jedna bluzka, o której zapomniałam. To Wam przypomnę z tymi szarowarami. I bardzo fajna też jest to bluzeczka. Envy marka. I to jest też bluzeczka 100% z wiskozy. Świetna na szerokich ramionczkach. Piękna jakość wiskozy, zobaczcie. Naprawdę śliczna jakość wiskozy. Jest elastyczna nieco, więc można ją normalnie wkładać. I ma bardzo fajnie ozdobne takie tu ramionczka. Bardzo ładna bluzka, naprawdę. Piękny kolor khaki. Polecam. A tu jest jakaś nitka, ale to tylko zwisa ta nitka, także to nie jest jakiś... Ja to po prostu odetnę, bo to nie jest nic, co grozi czymkolwiek. Po prostu jakaś taka niteczka sobie wisi. No, w każdym razie fajny kolor, fajna bluzka. Polecam Wam bardzo. Kolejna rzecz, jaką wyprzedaję, to taka sukienka projektancka. I słuchajcie, to jest od Michiko Koshino sukienka, którą kupiłam w zeszłym roku, ale stwierdziłam, że czarnych dwóch sukienek lecie nie zostawiam sobie, bo mam drugą taką z jedwabiu. I chociaż ta jest bardziej markowa, to ta jest większa i tamta jakoś tak bardziej rozmiarowo na mnie pasuje, bo ta spokojnie może być na M. Widzicie, ona ma gumę z tyłu też i nawet na L by była. Bardzo ciekawa sukienka z bawełny i zobaczcie, ma tu takie fajne ozdoby. No i to naprawdę jest bardzo dobry projektant i po prostu sukieneczka jest świetna, jest bardzo przewiewna tutaj. Mega, naprawdę mega wygląda, także polecam Wam też bardzo tą sukienkę, bo rzadko się trafiają takie projektanckie perełki, żeby były w idealnym stanie i no i takie ładne, takie fajne, ciekawe rzeczy. Także polecam Wam też bardzo. Kolejna rzecz, którą jednak postanowiłam sprzedać, to jest ta sukienka, przepiękna zresztą sukienka w rozmiarze S z takim szerokim pasem. Przepiękne róże, zobaczcie, naprawdę śliczna sukieneczka, ona jest na mnie dobra, więc jak macie taki rozmiar jak ja, to ta sukienka będzie na Was dobra. Taki pasek posiada, no i widzieliście mnie w tej sukience już, więc się nie popisuję, może Wam wkleję jakieś tam przebitki. Tak jak mówiłam, sukienka jest 100% bawełna. Ten tiul oczywiście jest sztuczny, ale natomiast podszewka i sukienka są z bawełny, więc super. I ma przepiękny wzór i kolor ta sukieneczka. No też mam tych sukienek tego typu kwiatowych, weselnych już za dużo. Kolejna rzecz, kolejne rzeczy, których się pozbywam, kochani, to jest ta sukienka. Jednak zdecydowałam, że też tego typu sukienek mam trochę i no nie będę wszystkiego nosić. Po prostu nie mam na to miejsca. Więc ta sukienka, której mnie widzieliście całkiem niedawno w holu, też będzie do sprzedania. Piękna, zobaczcie, z tymi ażurkami takimi w ślicznym koralowym kolorze. Tu Wam pokażę z bliska. No jest w idealnym stanie. Ja ją nie miałam nigdy w zasadzie jeszcze na zewnątrz na sobie, bo nie było sezonu na takie sukienki, tylko wmierzyłam ją, więc w zasadzie ona jest całkiem nowa. No i postanowiłam jednak mimo wszystko pozbyć się też tej pomarańczowej sukienki z kapturem sportowej, która jest superowa zresztą. Też bardzo, bardzo fajna i też mogliście mnie widzieć w holu i ona spokojnie będzie nawet i do L-ki, ale myślę, że fajnie będzie wyglądać, fajnie będzie wyglądać na MC. Aczkolwiek tutaj jest napisane L-ka, rozmiar L, więc
Myślę, że ML też spokojnie. Ja bym taką luźną całkiem też nosiła jako SK. To jest bawełna, zaraz wam powiem. 100% bawełna, tak. 100% wiskoza, 100% bawełna. Sukienki w takiej bardziej pomarańczowej kolorystyce. Ta jest koralowa, bardzo piękny odcień, a ta druga jest pomarańczowa, taka jasna. No i kolejna bluza, których też mam już oczywiście nadmiar tych bluz. To jest ta przepiękna vintage bluza z wełny, z wiskozową podszewką, śliczna. Wiecie co, ja tu mam trochę kłaków na tej bluzie, ale wybaczcie, ale ona jest naprawdę w super, super stanie. Zobaczcie, jaki piękny beżowy kolor, znowu zbyt żółty dla mnie ten kolor. Tutaj ma taką kieszeń z takimi napisami. Jest długa ta bluza, wam się mniej pokażę jeszcze raz, chociaż już też byłam w niej w holach. Jest taka luźna, bo ona spokojnie na ML też może być, zapnę sobie. Także zobaczcie, o. Bardzo fajna kurtkowa bluza. Jest dostępna. Mogliście też ją widzieć w live, bo ja ją już wcześniej wzięłam, żeby ją pokazać w live, bo miały być kurtki w live. Moi drodzy, jeszcze jedna bluzka, której się pozbywam razem ze spódnicą, bo też zbyt zielona jest dla mnie, też bardziej dla jasnej blondynki albo dla typu jesieni właśnie, czyli takie z lekkim rudym odcieniem we włosach. Przepiękna jedwabna bluzka marki Jigsaw, zobaczcie, to jest jedwab 100%. Jest jak nowa, zresztą to widać. Jest to taka naprawdę bardzo, bardzo fajny krój bluzki, który niesamowicie fajnie wygląda na figurze. Odcięłam metkę, słuchajcie, ale naprawdę to jest 100% jedwab, możecie mi wierzyć, bo była ta metka, tylko bardzo drapała. Ja ją kupiłam, tą bluzkę, jakiś czas temu i naprawdę rzadko nosiłam ze względu na ten kolor, bo rzeczywiście nie jest mi w nim najlepiej. Używałam ją do stylówek na lata 60. i zobaczcie, jednocześnie też sprzedaję tą spódniczkę, która jest też vintage, marki Foxy. I to jest właśnie taka spódniczka typu na lata 70. w prawie identycznym kolorze zielonym. Jak ktoś będzie chciał sobie kupić zestaw, to nawet dołożę rajstopy w tym kolorze, bo mam rajstopy z tej samej stylówki, którą tam zobaczycie właśnie. Bardzo pięknie leży ta spódniczka, jest taka z wysokim stanem, mini. Ona jest dosyć mała, to jest 38 vintage, czyli 36 typowe i raczej będzie miała tak około 68 w pasie, 60 może 7 nawet. W każdym razie jest to spódniczka typowo w stylu lat 70. z przepiękną bluzeczką. No te dwie rzeczy to jest naprawdę taki superowy zestaw. Także kochani, to już by było wszystko na dziś. Wszystko z mojej wyprzedaży i z nowych rzeczy i zapraszam was na kolejne programy. Już niedługo czekam tu jeszcze na dostawę jednej rzeczy, która jest mi potrzebna, żeby wam też zaprezentować w filmiku o kolorystyce. Także mam nadzieję, że to się wam też spodoba. No i kochani, widzimy się w kolejnych filmikach, w live'ach, także do zobaczenia już teraz. Trzymajcie się ciepło, cześć!